Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Resident Evil Revelations 2, oczywiście. Poprzedni wyszedł chyba taki troszeczkę dłuższy niż zamierzałam. Niemniej mam nadzieję, że do oglądania był w miarę ciekawy, no przynajmniej do grania był. Ale gdzie, dziewczyno? Gdzie ty coś widzisz? Ja na razie nic nie widzę. No ale dobra. Hopsa. Ja bym się bała, że ona nie da rady przeskoczyć, no ale... dzielna jest najwidoczniej. Dobra. I cały czas muszę pamiętać o tym, by jednak broń przeładowywać. Tam jest, okej. Świetnie. Lubię takie rozwiązanie spraw. Tu jest topaz, a ciekawe czy coś jest z drugiej strony. W sumie nawet nie chce mi się sprawdzać. Wiem, wiem, lenistwo, rzecz straszna. Skrzyneczka jest. No, Natalia, o co chodzi? Przecież on nie stał tak blisko, żeby jakoś jej uniemożliwić wejście. No, serio, jeszcze raz. Aż do skutku będziemy, bo nic nam z tyłu, żadne zombie nie warczy, to można sobie pozwolić. No przecież się powinno załapać. Tutaj, nie? Tu. O, może tu? Idealnie. I co to? To pas. W sumie to nie wiem, po co mi te wszystkie punkty... I tak nic z tego nie mam, no ale cóż, zdarza się i tyle. Czyli co, lecimy znowu gdzieś tutaj. Czyli jednak i tak w tym kierunku się poszło, co? Tajemnicza muzyka by się przydała. Uuu, jakieś zamknięte drzwi, no to pary. Pokaż, ile masz pary w łapach. Chciałoby się powiedzieć, że wychodzimy na świeże powietrze, ale biorąc pod uwagę to, co tu się rozgrywa, to nie wiem, czy takie świeże. Komary nam zeszły. Aha, piękny klimat. Myślałam, że to jakieś skrzynki do rozwalenia. Zaraz, gdzie jest dalsza droga? Tam, przez most? Ej no, takie mosty są podejrzane, zawsze. I think that woman used to be down there somewhere. Okay. Let's head down and look for a way across. No tak. The old sack is gonna pay for what she did to Moira. I'm not leaving this island until she does. No trzeba mieć ambitne plany. Teraz kolejna drabinka. I jeszcze jedna, zaskoczenie. O! Już nawet z tej nie skorzystał. Więc to jest poniżej jego poziomu. Skrzynka, szafki. Mogę je obszukać? Dobra, czy tu coś jest? Nie wygląda to najlepiej. Okej, zrozumiałam przekaz, tylko nie bardzo wiem, gdzie to jest, ani co z tym mam zrobić. Dobra, gro, halo. Już się napatrzyłam. Czekra mi się zacięła, czy co? Wow. Mogę wyjść? O nie. Ja ją chcę.
O, właśnie. Coś tu było? A nie, proch. No i... Wow, coś wyskoczyło na mnie? Czy mi się wydawało? Coś dziwnego słyszałam. Wy też? Mam nadzieję, bo nie chcę, żeby okazało się, że mam jakieś omamy słuchowe. Dobra, tutaj będzie... Wow. Zabawa ze skrzynkami różnego typu. A te stwory postaram się w miarę na spokojnie załatwiać. O ile się da, bo jak pamiętam, to ich trochę sporo tu było. No właśnie, stąd mamy skrzynkę jakąś wziąć. Skrzynkę, klatkę, cokolwiek. The only way up is that elevator. Dobra, niech, że ona sobie weźmie... O. ...roślinkę. I teraz tak. Tu na pewno mogę wejść. I w zasadzie tylko po to? No dobra. Lepsze to niż nic. I... Looks like the whole power source has been removed. We'll have to find a replacement to get this baby moving. Dobra, tam widzę skrzynkę jakąś. Dobra, jak ten generator uruchomić? Zaraz, ona tam się na pewno będzie mogła dostać. No właśnie. Tylko, że na razie i tak tego zasilania nie ma. I to się szło tutaj. Dobra, tam jeszcze nie wejdę. Nie mam żadnej tej skrzynki sobie podstawić. A no, pięknie. What was that? Nie wiem, czy chcę to wiedzieć. Znaczy, i tak się dowiem, ale... ale na razie ta wiedza... Powiedzmy, że nie jest mi zbyt potrzebna. Good God, what a mess. A będzie jeszcze lepsza. Miejmy nadzieję, że nie chodzi o choróbsko w tym kontekście takim wiadomym. Zaraz, jak to było? No dobra, to jest włączone. This one's dead too. Tak się zastanawiam. Nie no, bo tak to nie działa. A.
Zaraz spróbuję tak. I co tam nie? Ojku. Właśnie, że... Zaraz. No to powiedzmy, że jednak odstawię to tam, gdzie trzeba. Chociaż... Nie wiem, o co chodzi z tym. To jakoś średnio działa. No dobra, powiedzmy, że... To miało być zrobione właśnie w ten sposób. I teraz co? Czegoś się tu dowiemy? Nie wiem, nie wiem naprawdę. Bo musimy, no przydałoby się więcej takich klatek. Tylko, że ich jak nie było, tak nie ma. A generatorów jest całe mnóstwo. Dobra. Amunicja to jest mi tak średnio na ten moment potrzebna. Co tu mamy? Kolejna skrzynka. Dobra, coś tu włączyłam. A teraz wracamy do tej chyba budy. Must have been a power switch for the conveyor belt. No tak, tylko że... No, to nie jest do końca to, co chciałam zrobić. Tak, to postawimy sobie. Dobra, na razie to szło zgodnie z planem. Teraz tylko ubijemy dziada. Dobra, celujemy w brzucho, w jakieś straszne brzucho. Dobra, nieźle je kryje, trzeba mu to przyznać. Ale ja jeszcze nieźle celuję. Dobra, tutaj i co, padło? Nie, jeszcze nie. No, już wziąłbym całkę sama. Co to mutuje? Czy co robi? Tak, bój się mnie. Mogę tu wejść. Tu? Fajnie. Teraz hopsa. Nie? Dobra, nie, to nie. A gdzie mi skrzynkę wywaliło? Nie tu. Tam. Okej. Skrzyneczka. No cóż. Starość, nie radość. No ale dopóki nic nas nie atakuje, chyba nie ma co narzekać. Mi się przynajmniej wydaje. Albo inaczej, chcę w takie coś wierzyć. No i sobie pojechało. No to co, trzeba jeszcze wrócić.
I zalecam spokój. Cudownie. Jeden ubity. A drugi widział mnie? Nie wiem, czy mnie widział. Ja go widziałam na pewno. Wow, to nie jest broń, którą chciałam użyć. Ta w sumie też nie. No trudno. Teraz tak. Jest i nasza skrzyneczka. Nie podoba mi się to, co mam teraz zrobić. Dobra. To trzeba będzie wcisnąć. Ale oczywiście przy współpracy, tak? No pewnie. Nie ma to jak wykorzystanie dziecka do pracy. Dobra. Leć, mała, leć. Szybko, 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 bo się jeszcze wrota zamknął. Jest zapis. Świetnie. I mogę tu wejść? Pewnie przy pomocy skrzynki jakoś bym mogła, nie? Ale w sumie nie wiem, nie chcę mi się jej zgarniać. Może powinnam. Albo po prostu przebiegnę tu i wezmę, co jest w innej skrzynce. Tu? Miejmy nadzieję. Kolejne pasy, czyli jednak powinnam tą skrzynkę jakoś tu zabrać. Chyba. W sensie, no mam nadzieję, że tę skrzynkę, o to chodzi, tak? No, skoro brama już jest otwarta, to nie powinna mi się zamknąć. Chyba, że zamknie mi się przed nosem, to by było takie... do tej gry bardzo pasujące. Okej, okay, czyli jednak wezmę sobie, co tam skrzynia chowa. Tutaj, 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 hopsa. Wow, czy mi się wydaje, czy tu jest... jest dalsza droga. Dobra, po cichu. Wow. Ledwo, ledwo. Tu. Jak miło. Dostałam jakieś osiągnięcie. A może już nie muszę się skradać, co? O, to możemy otworzyć. Tylko zaraz. Czy jest coś na górze, bo tak... Aha, miejsce na skrzynkę po prostu. Znaczy tam na skrzynkę, na klatkę, jak zwał, tak zwał. To... Wiecie, że jak pierwszy raz grałam, to ja strasznie się tu gubiłam i nie mogłam ogarnąć, w jakie miejsce właściwie mam, kiedy tą skrzynkę stawiać. Teraz po prostu nawet nie przychodzi mi do głowy, jak mi się to mogło mieszać, bo w sumie to jest tak oczywiste. No, nie ma tutaj za wielu możliwości na to wszystko. To też sama siebie nie rozumiem. Dobra, rozumiem, że to pojechało wyżej. Nie będę musiała tej skrzynki sama wrzucać. Dobra, i pewnie ma pojechać tu, czyli musi być gdzieś tam. Skrzyneczko. A, tam dopiero. No też. No to troszeczkę się za nią naganiamy jeszcze, zanim tam do miejsca właściwego ją doprowadzimy. Oby gdzieś nie wyleciała z tych torów. Oj, to by było bardzo takie, wiecie,
Mi się takie rzeczy często przytrafiają, takie głupie, które w zasadzie nie powinny się zdarzyć, no ale... Nie zdziwiłabym się. Będzie skrzynka, będzie. No właśnie, w realnym życiu pewnie spadłaby mi na łeb i mnie zabiła. Tak fajnie by było, co? Tyle zachodu poszłoby na marne. No. Rzucamy. Bierzemy. Powiedziałam, bierzemy, a nie wchodzimy. Tutaj. I czyżby to oznaczało koniec męczenia się z klapką? A ty co? Wstaniesz pewnie. No, serio! Nie spodziewałam się tego. Nóżkę. O! Dopiero ta nóżka go potańczy. Świetnie. No jak to rozdzielono? Nie rozdzielono. Tu jest. A użyję zielska. Żeby ten ekran tak szybko się nie czerwienił chociażby. Nie lubię wind. Znaczy, no właśnie. Właśnie dlatego. Aha, dobra, już myślałam, że wlazłam gdzieś, gdzie nie trzeba. Tędy. A do amunicji nie trafiłam jakimś sposobem. O nie. Dobra. Paszołkon. Całkiem szybko trafiłam w odpowiednie miejsce, co? O, skrzyneczka. Toż się pofatyguję do niej, bo w sumie takie skrzynki nie zdarzają się na każdym kroku. Jedna. Widzę kolejną. I to chyba zły znak, że nas tak gra wyposaża we wszystko. Dobra, od razu to zgarniam. Na pewno się gdzieś przyda. Jeszcze nie wiem gdzie, ale dobra. Tu jest jeszcze jedna. To zobaczymy też, co to tam się tak lśni. No, świetnie. No, ja nie wierzę. Tak nie może być. Dobra, czy mi się udało zrobić mniej więcej to, co chciałam, czy tak średnio? Dobra, ten powinien paść jak najszybciej. Może i ten zaraz padnie, co? Tylko raczej z lepszej broni bym do niego chciała mierzyć. No, dobra. Poszło o wiele szybciej niż się spodziewałam. Serio, nie mogę nic podnieść? O, już mogę. I co to jest? I widzę miejsce na skrzynkę. A tak w ogóle może ona coś dojrzy tu fajnego. No właśnie, co to jest? Nie mogę wziąć amunicji. Ale on może... I dlatego właśnie wszędzie trzeba chodzić we dwóch. Się wyjaśniło, dlaczego większość kobiet zazwyczaj do kibla chodzi parami. To na wypadek, gdyby się jakaś tam amunicja pewnie zaplątała. To zawsze jak nie jedna, to druga weźmie. Tak, bardzo ważna rzecz. A na razie... Na razie co? Ostatni generator. Odpowiednio włączymy sobie, tak? No, trzeba przyznać, że ta technologia jest tutaj pierwszej klasy po prostu. I syreny prawie jak w Silent Hill. Bo raczej nie te ze względnie nowej części Piratów z Karaibów. Znaczy tej takiej przedostatniej. What now?
Kombinujemy. We'll have that old bitch cornered soon. Przez krzaczory. To, co lubimy najbardziej. A w krzaczorach pewnie jakieś robactwo. Albo i nie. Nie? Dziwne. Za to wczytywanie jeszcze lepiej. To jak wiele mówiące scenki. No, ale jest to, jakby nie patrzeć, fajny moment na koniec odcinka, więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał, a na razie to by było na tyle. Więc trzymajcie się. Cześć.